tym nagraniu będziemy ćwiczyć nazewnictwo systematyczne alkenów. Nadając nazwę, najpierw szukamy łańcucha głównego. Następnie uwzględniamy, przy którym lokancie znajduje się wiązanie podwójne i podstawniki. Mamy tu alken nierozgałęziony. Składa się on z 5 atomów węgla. Wiązanie wielokrotne znajduje się przy pierwszym atomie węgla, więc nazwa tego węglowodoru to pent-1N. Przejdźmy do nieco bardziej skomplikowanych przykładów. Tutaj mamy już węglowodór rozgałęziony. Łańcuchem głównym mogłaby być ta bądź ta struktura. Tu mamy 6 atomów węgla w łańcuchu, a tutaj 5. Jednak w łańcuchu głównym musi być zawarte wiązanie podwójne. Co więcej, to wiązanie musi znajdować się przy najniższym możliwym lokancie. W takim razie łańcuch główny zbudowany jest z 5 atomów węgla. Wiązanie podwójne znajduje się przy pierwszym atomie węgla. Natomiast przy drugim atomie węgla w łańcuchu głównym mamy przyłączoną grupę z 2 atomami węgla. Jest to pochodna etenu, grupa etylowa. Nazwa tego węglowodoru to 2-etylo-pent-1N. Teraz kolej na alken o następującym wzorze szkieletowym. Jak się przyjrzysz, to możesz zauważyć, że łańcuch główny składa się już z 6 atomów węgla. Wiązanie wielokrotne jest przy drugim atomie węgla. Rdzeń związku to heks-2N. Teraz musimy uwzględnić w nazwie wszystkie podstawniki. Do łańcucha głównego są przyłączone 3 takie same podstawniki. Są to grupy metylowe. Znajdują się one przy drugim, czwartym i piątym atomie węgla. Jak mamy 3 takie same podstawniki, to w nazwie związku używamy przedrostka tri, poprzedzonego numerem lokantów, przy których znajdują się podstawniki. Pełna nazwa tego węglowodoru to 2,4,5-trimetyloheks-2N. Przejdźmy do nazewnictwa nienasyconych związków cyklicznych. Cykloalkenów. To jest wzór szkieletowy cykloalkenu o 6 atomach węgla w pierścieniu. Jest to cykloheksen. Przedrostek cyklo wskazuje na to, że mamy związek pierścieniowy, cykliczny. Heks, 6 atomów węgla w cząsteczce, a N odnosi się do wiązania podwójnego. W kolejnym alkenie mamy pierścień, który również składa się z 6 atomów węgla, więc rdzeń związku to cykloheksen. Jednak tu dodatkowo znajduje się podstawnik metylowy. W nazwie związku należy zaznaczyć lokant, przy którym znajduje się podstawnik. W cykloalkenach numerowania atomów węgla zawsze rozpoczynamy od atomów węgla przy wiązaniu podwójnym. Więc pierwszy węgiel to ten albo ten. Wybór jest uzależniony od tego, aby podstawnik miał możliwie najniższy lokant. To nie pozostawia wątpliwości, że ten węgiel będzie pierwszy, a ten drugi. Nazwa związku to 1-metylocykloheksen. Przejdźmy do ostatniego przykładu. Ponownie rdzeń związku to cykloheksen, ale tym razem mamy już przyłączone 3 podstawniki. 2 grupy metylowe i grupę etylową. Aby podstawniki znalazły się przy możliwie najniższych lokantach, numerowanie atomów węgla w łańcuchu musimy rozpocząć od tego atomu węgla. Pamiętaj, że możesz rozpocząć od jednego z 2 atomów przy wiązaniu podwójnym. Obie grupy metylowe przyłączone są do 3 atomu węgla, a grupa etylowa do 1 atomu węgla. Skoro mamy 2 te same grupy, to w nazwie musimy ich wymienienie poprzedzić przedrostkiem D. Kolejną ważną rzeczą jest wymienienie podstawników w kolejności alfabetycznej, bez uwzględnienia przedrostków mówiących o liczbie grup. Najpierw wymieniamy nazwę grupy etylowej, później grup metylowych. Pełna nazwa cząsteczki to 1-etylo-3,3-dimetylocykloheksen.